Hej, hej! Dawno nic tu nie nagrywałam, znaczy tu. Dawno nie nagrywałam vlogmasa i postanowiłam dzisiaj nagrać. Właśnie wybieram się do Manchesteru. Kam jeszcze na chwilę podszedł do domu, bo skupiłam chyba okulary. Myślałam, że są w aucie i on też zapomniał swoich z domu, więc poszedł po swoje, ale powiem wam, że jak je zgubiłam, to się wkurzę, bo to te moje takie, wiecie, lustrzanki, co miałam z Guessa, one były przepiękne. Ja je naprawdę w TK Maxie się wyczaiłam bardzo tanio, więc trochę byłoby mi ich żal zgubić, no ale nie wiem, naprawdę już przeszukałam i w mieszkaniu sama i powiedziałam, żeby jeszcze on spojrzał i w aucie, no i nie ma. No nic, jak coś to trudno, ale też chciałam powiedzieć, że wybieram się do Manchesteru, taki wiecie, robimy trochę spontan, chociaż mamy w planach zahaczyć na pewno o kostko. Pogoda jest taka, powiem wam, na dwa razy, niby świeci słońce, ale co chwilę tak zachodzi i niby ma padać, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc zapraszam was do oglądania naszego wypadu do Manchesteru, że tak powiem. Mamy plan jechać na pewno do Trafford, do Costco i zabiorę was do tej pączkarni, o której wspominałam na Instagramie, a jak widzicie, w ogóle grzywkę mam za długą, też miałam podjechać do Kasi obciąć, ale chyba się nie zgramy godzinami, tak jak jej pasuje, to mi nie pasuje i na odwrót, więc raczej nie podjadę, zlakierowałam ją, tak zaczesałam, bo już jest za długa. No, więc tyle tutaj tu z moją grzywką. Chodzi o etap robienia, czy powiem wam, fajna tak dla dzieciaków, jak dorosłych. O, ile to pączki! Kawkę, cappuccino i cztery pończusie i powiemy wam tak, znaczy powiem ja wam tak, że tutaj każdego pączka, można w ogóle kupić taki zestaw pączków. Ile ten zestaw kosztuje? 12,95. Ile tych pączków jest? 9? 12 pączków można kupić, takich można sobie wybrać jakie chce się smaki za 12,95 lub 13,95. A za to, co się wybiera, to 13,95, a za taką kompozycję ich 12,95 lub można wybrać takie zwykłe, bez żadnych polew, bez niczego za 9,90 lub jest jeszcze opcja kupić te kolorowe i za 6 funtów dostać drugie pudełko tych zwykłych. I jak zostaje się na miejscu, zawsze są takie zniżki, że my zapłaciliśmy 9,70 za dwie kawy i cztery pączki, a same pączki powinny wyjść 8 z kawałkiem, więc zawsze jest jakaś promocja, my nigdy nie wiemy, o co chodzi, więc dzisiaj mamy tłustą sobotę zamiast tłustego czwartku. No i jeszcze co wam mogę pokazać, no że można sobie tu usiąść, napić się spokojnie, również na zewnątrz są siedziska. O, a tam jest Trafford Center, taką płacą widzicie, takie centrum handlowe dużo tutaj w Manchesterze. Dzisiaj pogoda widzicie taka, teraz jest ładnie, za chwilę będzie pochmurno. No i jeszcze co wam powiem, że ta pączkarnia jest zrobiona na styl amerykański, taki typowy styl amerykański, mi się kojarzy taki na zbieg, jak Simon było, że kawę z banka leją, chociaż tutaj nie leją, ale taki wystrój jest, tak wygląda to z zewnątrz. Takie punkty wagi możecie też znaleźć w Tesco, tylko tutaj same pączki, nie ma po prostu całej tej takiej otoczki, tylko te same pączki, a tutaj właśnie nie wypiekają na miejscu i można wybrać sobie różnorodne smaki, w Tesco jest mniejszy wybór. Kto mieszka w Anglii, to po prostu wejdźcie sobie na tą stronę i znajdziecie najbliższe swoje okolicy. W naszej okolicy jedno jest właśnie tu, jedno jest na pewno w White Rose, taki też centrum handlowy blisko nas i też niedaleko w YK, gdzie my mieszkamy, więc takie trzy bliskie punkty są niedaleko nas, więc naprawdę jest tego wybór. No, polecam wam, więc ja się biorę za jedzenie pączka i picie kawy. Wam, że to było dobre.
bardzo słodkie, więc jak bierzecie kawę, to nie bierzcie w ogóle cukru. Ale no tak jak powiedzieliśmy, nie mieliśmy tłustego czwartku, więc sobie zrobiliśmy tłustą sobotę. Naprawdę wam polecam, NK89 polecam. My już jesteśmy pod Trafford Center, tylko zajechaliśmy, zajechaliśmy od drugiej strony, bo powiem wam, że to główne wejście było takie korki masakryczne, że szok. I ogólnie to Trafford Center ma kilka wejść. My jesteśmy na takim boczu strony Czarnowisa, ale i tak dojdziemy do tego głównego budynku, więc idziemy. Może coś uda się upolować, zobaczymy. Chociaż wiecie, jak człowiek coś planuje kupić, to nigdy nic nie znajdzie, a jak nie planuje, to wszystko mu się znajdzie. Tak jak mówiłem, 6-4, to mam dzień naleśnika i ciekawa fajna patelnia z przepisem. W John Lewisie takie piękne rzeczy zawsze do domu, uwielbiam to oglądać. Jest tutaj sporo restauracji, od takich na wyższym poziomie, po zwykłe takie takeaway'e, więc każdy coś dla siebie znajdzie. I w ogóle tak to pięknie wygląda, to jest takie mini miasteczka. O, w ogóle to chyba zmienili, bo tu było kiedyś jakby Włochy, a teraz są Chiny. Był wybieg z programu tego Gogwan was ubierze, coś takiego kojarzycie pewnie Gogwana, i tutaj były różne te pokazy, a teraz jakby znajdujemy się na takim statku, patrzcie to niebo, jakie piękne gwiazdy, a weszliśmy właśnie przez chińskie takie przejście, a tam jest to włoskie. Czyli weszliśmy od zupełnie innej strony niż zazwyczaj. Zaraz tam pójdziemy, też wam pokażę. O, i właśnie u góry są wszystkie restauracje. Takie znane bardziej, że sieciówki. A na dole też sieciówki, tylko takeaway'e. To mam na myśli. Tutaj takie, wiecie, po prostu typowe restauracje. Można zjeść, usiąść, zjeść fajną kolację.
A tutaj takeaway'e. O, a właśnie z tyłu jest kino tu. Odeon. Ale co do takiego przyjścia tu na kolację, to muszę wam opowiedzieć jedną historię. Bo my kiedyś przyszliśmy tutaj na taką kolację. Wystroiłam się jak stróż w Boże Ciało. Bo mnie Kamil zaprosił, że mówię, kurde, w takie miejsce idziemy. I poszliśmy do jakiejś włoskiej restauracji, bo mówimy włoskie jedzenie. I po prostu takie przynieśli małe porcje, naprawdę takie małe. To znaczy taka, wiecie, historia życia, jak opowiadam komuś. Ale nie skreślam tych wszystkich restauracji, żeby się nie myśleli, ale taki przykład. Ja już nie pamiętam, jak ta restauracja się nazywała, czy. Pamiętam, zamówiliśmy przystawkę i główne danie, no i ten kelner tak dziwił, czy to wszystko, a my domówimy, no że tak, że przystawka, główne danie, zobaczymy, czy damy radę deser. A on nam przyniósł na przystawkę taką małą pizzę, dosłownie wielkości dłoni, nawet mniejszą. A na drugie danie mieliśmy, zaczyna główne danie, zamówiliśmy sobie makaron. To myśleliśmy, się najemy tym makaron, a ten makaron był jeszcze mniejszy, taka mała miseczka. Po prostu na dwa razy, to było naszego jedzenia. I ja chyba miałam lampkę wina, Kamil sobie prowadził i my za to daliśmy 60 funtów. I ten kanał tak dziwi, że my tylko tak mało zamówiliśmy, ale wiecie co, no jeżeli ktoś zamawia przystawkę i główne danie, to chyba powinno starczyć, tak, a może mi się najesz. No i wyszliśmy z tej restauracji po zapłaceniu rachunku, sali szoku i ja wystrojona jak ten stróż, Boże Ciało, poszliśmy po prostu tu na dół do McDonalda. Taka była historia naszej randki w Trafford Center. Ale nie, ogólnie znamy tu inne restauracje, które są dobre. Po prostu chcieliśmy coś innego spróbować, no nie wyszło. Ale ogólnie są fajne restauracje, naprawdę. Inne. Na pewno nie ta, co mieliśmy, ale nawet nie mogę jej rozpoznać, czy ona tu jeszcze jest, czy nie. Nie mam pojęcia. Thank you.
zobaczcie, naprawdę to centrum handlowe, co wam o tym powiedzieć tam. Wydaje mi się, że to jest największe w Anglii i ogólnie naprawdę z takim pięknym stylu zrobione, te podłogi, te ściany, palmy rosnące, prawda? Palmy, te fontanny, wyszło takich zakamarków, te po prostu kolumny. Naprawdę jest to bardzo dopracowane. Oprócz tego, to się powiedziałam wam, że z kilku różnych miejsc można wejść. Jest tak kino, jest taki punkt z restauracjami samymi, takimi lepszymi i zwykłymi fast foodami. Sklepy tak samo, są od najzwyklejszych sieciówek, bo naprawdę dość drogie sklepy. Luten Bakera. I tak samo są wszystkie te John Lewisy, no i tam też są takie, wiecie, dużo, dużo lepsze firmy. One są mniejsze, no bo wiecie, to takich tych John Lewisach są takie małe punkty. No ale każdy coś do siebie tutaj znajdzie, wydaje mi się. Co jeszcze mogę powiedzieć o tym? Chyba tyle. Tak patrzę dookoła. Ale mi ciekawego. Wiecie, nawet można przyjść na samą atrakcję, się przejść na kawkę, bo jest dzisiaj też kawiarenek i sieciówek takich obok, bo takich obok, takich nie sieciówek. Jest zawsze problem z parkingiem. Powiem wam, że w sobotę, w niedzielę są problemy z parkingiem, szczególnie tym głównym, więc lepiej przyjechać z rana. Ale my tu lubimy też przyjeżdżać w piątek po południu, bo było naprawdę mało ludzi, w prostości. O, jeszcze jakaś ciekawostka, restauracje i kino są otwarte chyba 2 godziny dłużej niż sklepy. Jeszcze co tu się znajduje w Trafford Center? Sea Life, to jest takie oceanarium i Legoland dla dzieci, więc no możecie tutaj spędzić naprawdę cały dzień z atrakcjami, nie tylko zakupy, nie tylko jedzenie. Plus jeszcze kojarzy mi się, że tam na tej stronie, gdzie były restauracje, to też jest kręgielnia. Jakieś takie małe miejsca do zabaw. O, a ja chyba wracam do HM pod ten sweter, wiecie? Zobaczymy. No i dobra, zdecydowałam się na taki sweter. Widzicie, on jest zwykły, czarny. I taką koronkę ma z przodu i z tyłu. Taki. Taki zwykły, wydaje mi się, ale ma coś w sobie. No dobra, my już jesteśmy u siebie, wróciliśmy. Powiem wam, cały dzień poza domem to taki nawet męczący. Bo czekajcie, muszę przejść między autami, żebym też łamał torby. Dobra. No nic, myślę, że to tyle będzie na dzisiaj. Mam nadzieję, że was zaciekawiło, szczególnie to pączkarnia. Kto mieszka w Anglii, to naprawdę polecam. Dawajcie znać, czy byliście w tym miejscu, zamierzacie się wybrać. Do zobaczenia, do następnego razu.